fajnie, bardzo nam miło, że odwiedziliście naszą palarnię. Ja mam na imię Jarek. To są zazwyczaj kawy specialty, czyli takie kawy najwyższej jakości, które są punktowane, są bardzo czyste w smaku i które palimy praktycznie wyłącznie jasno. Mamy no po prostu już z doświadczenia wiemy, że po 4-5 minutach jest już na tyle zimna, że można ją odkamieniać, nie? Ze względu na jakość, na jakieś uszkodzenia i tak dalej, nie? Żeby wbić Neutral Drive AB? Nie wiem, co to jest. Nie znam się. Ty, bo ty masz prawo jazdy, ty się znasz. Oni zrobili swoją dzielnię. O, Michał. Michał, wypowiedz się na temat 60 godzin z Palubazem. To twój czas, to twoje miejsce. Jest mi niezmiernie miło, że mogę spędzić tyle czasu z wami. Tak. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Nie, to wszystko. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Nie. What do you think about 16 hours with Palubaz? Good. Nice. When nice man. Very good, very nice. Yeah, very thank you very much, mate. Do you know what is, you know, what is match Stal Gorzów with Faluba Zielona Góra? Well, because this is very important to fans. You know something about... Hey, Krzysztu, jak są derby po angielsku? Derby. You know what is this? Yeah. So, what do you think
What do you think about derby, about Stal Gorzów with Paluba Zielona Góra? I don't know, we just need to win. That's all. Yeah. Okay. Zawodnika? Czy zwycięstwo? Dobrze. Wszyscy są dobrze, przyjemnie nastawieni. Dobrze, atmosfera super. Wszystko jest dobrze. Nikt cię nie bije, dają ci jeść, tak? Tak. A, mój telefon, super. Dobra pizza? No super. Cześć, 60 godzin z falubazem pomału dobiega końca, a my pomału pakujemy się i ruszamy na obóz do Świnoujścia. Ale to nie koniec, bo mam dla was małą niespodziankę, w sumie nie taką małą. Zapraszam was wszystkich serdecznie na prezentację drużyny, która odbędzie się 22 marca w hali CRS, na której was nie może zabraknąć. Do zobaczenia.